To jest wtedy, kiedy chcesz, żeby ta druga osoba też cierpiała tak bardzo jak ty. Kiedy też chcesz, żeby odczuwała takie same emocje związane z rozstaniem, jak właśnie ty przeżywasz. To wszystko, czego szukasz w miłości od drugiej osoby, że ta druga osoba coś przyjdzie, coś ci da. Pytanie jest tylko takie, którą z tych dróg wybierasz? Czy chcesz walczyć z tym, że to świat zrobił ci krzywdę, że inni chcą twojego cierpienia? Cześć, nazywam się Patryk Kosakowski i pomagam singlom znaleźć prawdziwą miłość. A ten podcast jest dla wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak to zrobić. Jestem także twórcą portalu randkowego Kosmos.pp, który jest miejscem, gdzie możesz zacząć poznawać nowe osoby. Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku podcastu. W poprzednim odcinku mówiłem o rozstaniu, o tym, jak przejść przez rozstanie. Natomiast w tym dzisiejszym odcinku chcę powiedzieć o pewnego rodzaju pułapce, która towarzyszy każdemu, kto właśnie przez rozstanie przechodzi. I jeśli się nie dowiesz, jaka to jest pułapka, to nawet ten przysłowiowy czas, który ma wyleczyć wszystkie rany, tego nie zrobi. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, szczególnie tych, którzy są świeżo po rozstaniu, ale takim rozstaniu, gdzie czujesz po tym rozstaniu negatywne emocje. No bo jeśli ktoś rozstał się i czuje pewnego rodzaju ulgę, to ten odcinek no niestety nie jest dedykowany dla niego. I zobacz, że zaraz po rozstaniu można pójść bardzo łatwą drogą, żeby próbować znienawidzić swojego byłego lub swoją byłą. Bo jeśli kogoś nienawidzę, no to znaczy, że przestałam go kochać. Ale tak naprawdę jest to ślepy zaułek, bo w tej sytuacji chodzi tylko o taką próbę obrony przez ego. Po rozstaniu ego dostaje mocno po tyłku i właśnie od tego jest ego, żeby próbować się bronić. W tym przypadku ego chce poczuć się lepiej od tej drugiej strony, żeby nie było tak, że z całej tej sytuacji ja wychodzę przegranym. I wtedy chcę ze swojego serca zrobić kamień, ze swojego byłego zrobić najgorszego wroga. I właśnie tutaj pojawia się ta pułapka. Bo jest to tylko i wyłącznie próba maskowania tych nieprzyjemnych emocji. Taka nieskuteczna próba właśnie poradzenia sobie z tymi emocjami. I teraz podam kilka przykładów na rozpoznanie tego, czy oby właśnie ty w tej chwili nie jesteś na takiej drodze, znienawidzenia kogoś, właśnie nie próbujesz w sposób sztuczny zamaskować tych emocji. Pierwszy przykład to jest wtedy, kiedy chcesz, żeby ta druga osoba też cierpiała tak bardzo jak ty, kiedy też chcesz, żeby odczuwała takie same emocje silnie negatywne związane z rozstaniem, jak właśnie ty przeżywasz. Drugi przykład to może być próba walki w swojej głowie z wszystkimi pozytywnymi wydarzeniami, które się wiązały z tą osobą i zamiana jej na negatywne doświadczenia. Trzeci przykład to jest taka chęć oskarżania tej drugiej strony o manipulację, że właśnie o jakiś gaslighting, że do tej pory w tym związku coś było nie tak, chociaż wszystko było w porządku. Czwarty przykład to próba zjednoczenia sobie wszystkich wspólnych przyjaciół po to, żeby właśnie ta osoba została sama, żeby wszyscy ci przyznali rację, że ty wychodzisz z tego związku obronną ręką. I piąty przykład to jest na przykład to jest szukanie winnych. Szukasz winnych, że to jest wina jego, że to jest wina jego matki, że to jest wina twojej matki i tak dalej, i tak dalej. I w takiej reakcji na rozstanie jest pułapka, ponieważ tak naprawdę z tymi ludźmi, którzy przychodzą do naszego życia, z nimi jest wszystko w porządku.
To znaczy, nawet jak z nimi coś jest nie tak, to właśnie tak musiało być. Dlatego, że ci ludzie przychodzą do nas, żeby nam coś powiedzieć. Są jak aktorzy, którzy mają odegrać w naszym życiu określoną rolę. I zazwyczaj ci ludzie pokazują nam to, co mamy w sobie jeszcze do przepracowania. Przepracowania, czyli pokochania, zaakceptowania. Tak mi się wydaje, że to jest taka prawdziwa definicja przepracowania czegoś w sobie. To w takim razie, co mówi nam rozstanie o nas samych? I w poprzednim odcinku mówiłem, że rzeczywiście jest to informacja, że uzależniamy swoje szczęście od innych. Ale dlaczego tak robimy? Być może dlatego, że uznajemy się za niekompletnych. Tylko zauważ, że tak naprawdę to wszystko, czego szukasz w miłości od drugiej osoby, że ta druga osoba coś przyjdzie, coś ci da, tak naprawdę to wszystko możesz dać sobie sam, sama. I zauważ, że tak naprawdę po rozstaniu masz tylko dwie drogi. Pierwsza to jest ta, o której mówiłem w dzisiejszym odcinku. I ta droga, ona nie da ci całkowitego uwolnienia od bólu. Ona może sprawić, że szybciej poczujesz się troszeczkę lepiej, ale tak naprawdę to będzie tylko próba maskowania tego bólu i nigdy nie wygrasz z przyczyną. Natomiast druga droga, o której mówiłem w poprzednim odcinku, ona doprowadzi cię do uzdrowienia, doprowadzi cię do znalezienia tej prawdziwej przyczyny i doprowadzi cię do znalezienia lepszej wersji ciebie, która będzie gotowa na nowy, być może prawdziwy związek. Pytanie jest tylko takie, którą z tych dróg wybierasz? Czy chcesz walczyć, czy chcesz wybaczyć sobie? Czy chcesz walczyć z tym, że to świat zrobił ci krzywdę, że inni chcą twojego cierpienia? Czy wybaczysz sobie, że nie jesteś taki, nie jesteś taka, jak od siebie wymagałeś, wymagałaś, że będziesz? Czy dasz sobie przyzwolenie na to, że nie musisz być idealny i że te wszystkie emocje, które czujesz, że masz do nich prawo, bo być może to doprowadzi ciebie do momentu, w którym zdasz sobie sprawę, że jesteś tutaj po to, żeby wspierać się we wszystkim, co robisz. I jeśli wybierzesz dobrze, to następne pytanie, które sobie zadasz, będzie brzmiało mniej więcej tak. To w takim razie, na czym mi tak naprawdę zależy, skoro już wiem, że ta druga osoba nie odpowiada za 100% mojego szczęścia? A to będzie ten pierwszy krok, który przygotuje cię do zbudowania następnego prawdziwego związku. Kochani, to w takim razie, jak zbudować ten prawdziwy związek? To jest pytanie. No i na pewno uważam, że trzeba trafić na właściwą osobę. Ja pomagam singlom znaleźć miłość. Robię to za sprawą mojego portalu randkowego Kosmos.pp i właśnie tam tych wszystkich, którzy chcieliby znaleźć taką osobę, taką bratnią, pasującą osobę, taką bratnią duszę, to zapraszam na kosmos-pp.pl. Zapraszam też wszystkich do bezpłatnego kursu Magnetyczna Osobowość, który znajdziecie w linku, w komentarzu, w linku w opisie. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze dotyczące portalu, podcastu. Kod rabatowy na zakup połączenia na Kosmos.pp to podcast24. Zapraszam wszystkich do obserwowania Patryka Kosakowskiego, Kosmosu.pp na Facebooku, na TikToku, na Instagramie i na YouTubie. Subskrybujcie na YouTubie. Kochani, bardzo dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka i pamiętajcie, że miłość jest najważniejsza.